Cześć, witajcie w drugim odcinku Kuchnia Bogutyn Młyn. Ja nazywam się Bartłomiej Zieliński i zapraszam Was do wspólnego gotowania. A dziś będzie naprawdę pyszny, bo będzie ryba. Mam nadzieję, że każdy ją lubi. Dokładnie to będzie łosoś. Plus pyszna sałatka ze świeżych warzyw, bo mamy wiosnę, więc jak najbardziej świeże warzywa. Z pysznym jarmużem, z miksem sałat i do tego będzie, do głównego dania, będzie komosa ryżowa z kozim serem. Zapraszam do wspólnego gotowania. Zacznijmy w tym daniu przede wszystkim od sałatki, bo sałatka będzie najbardziej czasochłonna. Reszta dania pójdzie jak po maśle. Zaczynamy od ogórka, który wcześniej miałem już umyty. Kroję go na trzy części. Proponuję usunąć rdzeń, czyli pestki. Z tego względu, że pod wpływem soli i naszego dressingu zacznie płynąć z niego woda. I tak, i kroję w poprzek na cienkie paseczki i wrzucamy do naszej sałatki. Tak zrobimy z całym ogórkiem. Nadamy przede wszystkim bardzo dużej świeżości naszej sałatce, a zarazem będzie bardzo zdrowo. Całe danie będzie mega zdrowe. Dosłownie będzie super food. Przechodzimy do następnego warzywa, którym będzie marchewka. Pokażę Wam fajny sposób, jak je sobie kroję. Tak jak wcześniej trzymaliśmy się pasków, tak do końca dalej będę się trzymał pasków. Chcę trzymać się estetyki naszej sałatki. Czyli tak, kroję naszą obieraczką na takie paseczki. Później razem wszystko składam w jedną całość. To jest bardzo prosty sposób, a naprawdę daje fajny efekt. Zobaczcie teraz, co ja robię. Kładę sobie na desce i po prostu kroję wzdłuż. Jedziemy z kolejnym warzywem, tym razem będzie to cebula, którą pokroimy w piórka. Po przekrojeniu w pół i usunięciu tego korzenia zdejmuję skórkę. Będziemy kroić w piórka. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi w krojeniu w piórka, to chodzi, o to już pokazuję. Kładziemy cebulę w tą stronę, połówką naszą stronę i kroimy w poprzek. Jeszcze dokroimy tutaj drugiej papryki czerwonej. Dla kontrastu, a zarazem dla smaku. Rozkrajam na pół. Usuwam rdzeń. Usuwam pecki. Oczywiście warzywa wszystkie umyłem sobie wcześniej. Odkrajam tu przód, żeby zrobić trochę płaską nawierzchnię. I kroję w poprzek cienkie paski. Piękne cienkie paski. Kolejnym warzywem, które będą pomidorki. W tym przypadku koktajlowe, umyte wcześniej. Pokażę Wam fajny sposób, jak je kroić szybko, w dużych ilościach. Zbieram wszystko do kupy i patrzcie, przytrzymuję ręką, tylko w tym momencie musicie uważnie to robić, żeby się nie pociąć. Prosto dłoń i jedziemy nożem. Cyk i voilà, mamy piękne połówki. I teraz zaczniemy przygotowywać nasz dressing. Do naszego dressingu będziemy potrzebować musztardy Dijon, tu mam przygotowane, około 2 łyżek. Będziemy potrzebować miodu, w tym przypadku to jest miód akacjowy, Bogutyn Młyn. Będziemy potrzebować cytryny, soku z cytryny, albo limonka, jak tam kto woli. Przede wszystkim potrzebujemy trochę kwasu i potrzebujemy trochę oliwy i trochę oleju. W tym przypadku użyję trochę oliwy z Bogutyn Młyn. Jak już wspominałem, dolałem tutaj nasz wcześniej wspomniany oliwy, około 2-3 łyżek, ale to nie koniec, dodamy tutaj też normalnego oleju słonecznikowego lub sałatkowego i w tym przypadku to będzie około 4-6 łyżek, tu mam przygotowane już wcześniej. Dolewam olej, to jest bardzo prosty przepis, a naprawdę super, super sałatka. Do tego będzie sok cytryny, w tym przypadku to będzie około 2-3 łyżek soku cytryny. Tak naprawdę dressing Ci powie, ile tego soku cytryny. Trzymam tak dłoń, żeby zatrzymać ziarenka. Tylko jeszcze zanim to zrobię, dodam miodu. Fajnie, jak to będzie miód płynny, będzie łatwiej Wam połączyć wszystkie składniki. Miodu dodaję około 1,5 łyżki. Tak naprawdę będziemy zaraz to testować. I zobaczcie, powoli wszystko zaczyna mieszać. Musztarda i oliwa ładnie wszystko wiąże. Po chwili zobaczycie, jak to się ładnie wszystko
robi w jednolity płyn. Mam piękny dressing. Jeszcze spróbujemy, żeby mieć pewność, czy to jest to, czego szukamy. Pyszny. No i super. Mamy dressing, mamy warzywa. Warzywa mieszamy. Przemieszamy wszystko w jedną całość, żeby mieć już gotową mieszankę na nasz obiad. I nasze warzywa w tym momencie czekają na moment, w którym będą zalane naszym dressingiem. Nie możemy zrobić tego od razu, to są świeże warzywa i ten dressing po czasie sprawi to, że te warzywa zaczną być mokre i coś trzeba jeść od razu. No dobra, kochani, słuchajcie, teraz jest pora na główną gwiazdę naszego dania, czyli łososia. I zaczynamy od przygotowywania naszej ryby w papilotach. Pokażę wam w tym momencie, jak wycinać papier, jak układać go fajnie sobie, żeby ułożyć tak zwanego cukierka. Jest na szerokość brytwanki, szerokość tacki. W tym przypadku mamy dwa kawałki łososia, więc będziemy potrzebować dwa kawałki papieru. Składam na pół. Później składam ponownie na pół. Teraz przyjrzyjcie się uważnie. Zaginam rogi. Taki stożek, który po prostu pozwoli mi i ułatwi mi schowanie ryby w papier. Rozpatrzcie się na to, co mi tu wyszło. Wyszło taki fajny kształcik. Mogę dać naszą rybę do środka i już jest, tak powiem, przygotowana do zamykania. Tu sobie wcześniej przygotowałem różyczki naszego brokuła. Pociąłem sobie w kosteczkę kalarepkę. Mam koszyczek bambusowy do gotowania na parze, gdyż nie posiadam piekarnika z trybem pary. Jeśli też tego nie posiadacie, możecie sobie sprawić taki koszyczek, to nie jest duży kosz. Wystarczy sobie przygotować rondelek z wodą. Stawiamy go na rondelek, ten koszyczek, przykrywamy przykrywką i mamy gotowanie na parze. Ale na razie jeszcze się chwilę wstrzymam, żeby nam się czasowo wszystko złożyło naszym daniem. Więc dalej przygotuję marynatę na naszej ryby. W ogóle tak, jeszcze zanim to zrobię, zrobię bulion na naszą komosę. Wrzucę dwie kostki, a może nawet jedna wystarczy, bulionu Bio Eco od Bogutyn Młyn. Bo na bulionie będziemy gotować naszą komosę. Nie będzie to zwykła komosa gotowana na wodzie. Dodamy jej trochę ekstra smaku. To sprawi, że będzie bardziej ciekawsza i smaczniejsza. I teraz tak, będę potrzebował troszeczkę ziół i pesto. W tym przypadku tu mam pesto bazyliowe Bogutyn Młyn, którym zamarynujemy naszą rybę. Jest to bardzo prosty przepis, a naprawdę bardzo smaczny. Jeśli ktoś się zdecyduje go zrobić, naprawdę gorąco polecam. Jestem pewien, że na pewno będziecie zadowoleni. I tak. Mieszam sobie troszeczkę nasze pesto, by się olej wyszedł na wierzch, ale to znaczy, że to jest dobre pesto. I smaruję po całej powierzchni naszą rybę, która po prostu w trakcie pieczenia przejdzie smakiem. Teraz pora na drugą. Możecie użyć jakiegokolwiek pesto, może to być pietruszkowe pesto, może to być pesto z rukoli, a ja sobie obrałem pesto z bazylii, gdyż jest bardzo intensywne, czuć bazylią, do tego śródziemnomorskie przyprawy, takie jak tymianek, rozmaryn, bardzo mi przypadają do gustu, to jeden z moich ulubionych ziół, więc taki sobie przepis ułożyłem. Jeszcze przedtem, zanim zacznę dokończać marynatę, włączę nasz piekarnik. Ustawiałem piekarnik na tryb termobiegu. Na około 180 stopni, a czas pieczenia będzie około 20 minut. Jeszcze wam zaraz wszystko opowiem. I teraz tak, zioła nam będą potrzebne, czyli tymianek. Biorę sobie troszeczkę tymianku. Troszeczkę rozmarynu. Są bardzo intensywne zioła. Przy okazji zwiększają walor smakowy, ale muszą to być zioła świeże przede wszystkim, bo świeże zioła to jest w ogóle kompletnie inna paleta smaku. Dają więcej
możliwości. Suche zioła się nie równają świeżym, więc pamiętajcie o tym. Można zastąpić oczywiście suchymi, ale nie osiągniecie tego samego efektu. Zdejmuję z gałązki listki rozmarynu. Kroję bardzo drobno. Siekam zioła nasze. Możecie w całych gałązkach rzucić do tej ryby. Ja natomiast preferuję pokrojone, posiekane drobno, żeby nam to fajnie przeszło smaczkami. Zioła nasze są już posiekane. I teraz przyjrzyjcie się, co się dzieje tutaj. Obsypuję nasze rybki ziołkami. I teraz kładę nasze pomidorki. Nie trzeba kłaść nie wiadomo ile. Kilka sztuk wystarczy w zupełności. One się trochę rozłożą po rybie, też się skroplą i ta woda z tych pomidorów wróci z powrotem do ryby. Zabijam jeden róg z drugim rogiem i trzecim rogiem. Przytrzymuję sobie dół i skręcam po prostu wszystko razem, tak żeby nie było wolnej przestrzeni. I mamy tak zwanego cukierka. Teraz druga ryba, to samo. Jeden róg, drugi, trzeci, czwarty. Ściskamy wszystko. Jak to mówią Francuzi, voilà. O, nasza ryba już jest gotowa do włożenia do piekarnika, innych się trzymamy. Tu jeszcze zapomniałem wam przypomnieć, przygotowałem sobie wcześniej kozi ser pleśniowy. Trochę go pokruszyłem, on będzie do naszej komosy ryżowej. Teraz tak, czekamy aż nasz piekarnik nagrzeje. Błodzion już też fajnie się rozpuścił. Biorę komosę, tak zwaną quinoa. Jeśli ktoś nie wie, to jest komosa ryżowa, ale dużo ludzi znają pod nazwą quinoa, przepraszam. To jest komosa z Bogutym. W tym przypadku to jest 250 gramów komosy. Za chwilę będę mógł ją wrzucić już do wody, żeby się gotowała. Natomiast chcemy zgrać się w czasie, więc poczekamy, aż nasz piekarnik się nagrzeje. Dobra, kochani, piekarnik mi się już nagrzał, więc to jest moment, żeby naszą rybę włożyć do środka. To będzie około 20 minut, 180 stopni. To jest też czas na to, żeby ugotować naszą komosę i zrobić nasze warzywka. Stawiam warzywka na palnik. Tu sobie troszeczkę zmniejszę. Przykrywam przykrywką, żeby nasze warzywa się zrobiły. Warzywa na parze, na takim koszyczku, w zależności też od warzywa, będzie trwało to około 10 minut, 8 minut. Z komosą to jest około 12 minut. Ale przede wszystkim trzeba sprawdzać. No i wspaniale. Mamy to. Nasze warzywa się już gotują. Komosa również podobnie. Dlatego przygotowałem sobie tu wcześniej troszeczkę masła. Masło rozpuścimy. Pod koniec jak się warzywa będą robić. Dodamy odrobinę soli i to będzie polewa do naszych warzyw, która wzbogaci smak gotowanych warzyw. I warzywa gotujemy przede wszystkim nie do momentu miękkości totalnej, tylko do momentu, że będą troszeczkę twarde, żeby zachować jak najwięcej walorów odżywczych. Dobra, słuchajcie kochani, warzywa są już chyba gotowe. Raczej na pewno. Aż spróbuję naszej kalerepki. Idealne. To jest moment na to, żeby ściągnąć. Odejmuję naszą wodę. Komosa również jest gotowa. Teraz jest moment na to, żeby rozpuścić nasze masełko na małutkim ogniu, żeby nie spalić masła, żeby nie robić palonego masła, albo ewentualnie dodać odrobinę oleju, to się nam masło nie spali, bo mleko się nie będzie oddzielało. No, komosa też już jest gotowa. Odlewamy. Rybka nam już dochodzi. Więc tak naprawdę zaraz nasze danie całe będzie już gotowe. Sprawdźmy rybę. Jeszcze chwilkę, w sumie 4 minutki. Masełko się nam rozpuszcza. Do naszego masełka dodamy odrobinę soli. Będzie tak zwane słone masło. O, super. I tak naprawdę ono już samo dojdzie. Powoli możemy sobie wymieszać nasze warzywka. Nie będziemy potrzebować ich zbyt wiele. Tylko żeby smaczka dodać. I wyciągnąć większe walory.
Przekładam tyle, ile na jedną porcję potrzebuję. Mieszamy delikatnie. No, wspaniale. Skąpane w masełku. Teraz tak, wykładamy naszą komosę. Wedle uznania można sobie ułożyć, jak to chce. Przede wszystkim zróbmy troszeczkę miejsca na naszą rybę, która jest główną gwiazdą. O, już właśnie dochodzi, ale będzie można ją wyciągnąć. Pamiętajmy też o naszym serze. Ja osobiście jeszcze go opalam, natomiast w tym przypadku tylko rzucę i go po prostu pokruszę po komosie. Bo jeśli ktoś nie próbował, naprawdę warto spróbować. To połączenie jest mega, naprawdę. Okay, można chyba wyjąć naszą rybę. Sprawdźmy to. Ale pięknie pachnie. Zobaczcie. Co tu się dzieje. Tu mamy rybę pilota już gotową, a jeszcze najważniejsze, sałatka, jako dodatek odświeżający. Nalewam do naszej sałatki dressing. Które wymieszamy zaraz sobie. Słuchajcie, jest pysznie, świeżo, kolorowo. I oto mamy ostateczny efekt. Polecam również, jeśli ktoś ma intencję, zrobić sobie oliwę koperkową do polania na rybę i na całe danie. Naprawdę się to wszystko super komponuje. Smacznego. Pani zasadzę, dobrze?